Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Piotrem Łobodzińskim. No zdaję sobie sprawę, że raczej właśnie z góry jakby się nie da utrzymać. Na schodach jakby nam jakiś tam przychód z tego, jak jesteś najlepszy na świecie, to coś tam da się zarobić. Teraz ten sezon jest trochę właśnie jakby stracony, a więc dlatego teraz spróbowałem biegania po górach. No oczywiście to nie jest jakoś, że już spróbowałem, bo już mam 35 lat, a więc jakby czas najwyższy tego spróbować tego. No to jest raczej w kategorii, to traktuję takiego sprawdzenia się właśnie, jak mocny jest Bartek Przedwojewski czy inni polscy biegacze. Fajnie by było pojechać na taki Golden Trail Series, na ten finał na Azory. Ale jak tam sprawdzałem regulamin, to w ogóle nie interesowały mnie, czy rywalizacja w generalce każdego dnia po 30 km, tylko raczej tam jest, widziałem klasyfikacja, najlepszy sprinter, każdego dnia 2 km pierwsze. A więc już miałem plan, jakbym tam dostał ten bilet, to każdego dnia lecę 2 km dzida, a potem spaceruję na limicie do mety i tak przez 4 dni, a więc... No więc trochę żałuję właśnie, że z Marcinem już szutko tam przegrałem w lądku. Myślę, że żebym teraz, na przykład jutro miał startować, no to moja forma jest jakby o 2-3 minuty lepsza, jakby na tej samej trasie, przy tych samych warunkach, to teraz bez problemu żołądkowego 2-3 minuty mógłbym pewnie z tego czasu swojego urwać. To był Piotr Łobodziński. Ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Piotr jest niekwestionowanym mistrzem świata w bieganiu po schodach. Zdobył kilka pucharów świata i obleciał świat dookoła. Nowy Jork, Paryż, Szanghaj, Warszawa. Ukończył studia ekonomiczne, ale zdecydował się na zawodowe bieganie po schodach. Sytuacja wirusowa odcięła mu jednak możliwość startów, więc Piotr ruszył w polskie góry, gdzie sporo namieszał w stawce kilku biegów, a jeszcze nie jest w formie, jak mówi o sobie. Jesteśmy przyzwyczajeni w tym podcaście do ciepłego, pozytywnego i romantycznego traktowania biegów i naszych biegaczy. Piotr ma podejście bardziej pragmatyczne. Jest zdecydowanym zwolennikiem wyczynu sportowego, bardziej mierzalnego niż bieganie po górach i pomimo, że sam jest częścią tego świata, to ma swoją wyraźną opinię dotyczącą poziomu sportowego naszych biegaczy górskich czy sposobu na zdobywanie tytułu Mistrza Polski. Dzisiaj będzie inaczej. Posłuchajcie. Cześć Piotr, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Posłuchaj, tak patrzyłem na Twoje zdjęcia z Zakopanego, z Tatra Sky Marathon i tam jest bardzo fajne obserwowanie Ciebie na mecie. Masz tam takie fajne zdjęcie w pozie superbohatera. Powiedz mi, skąd po tylu latach biegania jeszcze czerpiesz taką radość i optymizm do życia, powiedz mi. Nie, to po pierwsze to był Tatra Trail, a nie Tatra Sky Marathon. To właśnie myślałem o ostatnich 2 kilometrach przed metą jakoś. Nikogo za mną nie było, znaczy nie oglądałem się też, ale wiedziałem, że jakoś mam przewagę, tak jakoś podświadomie czułem, że, tak. że ta przewaga jest w miarę i mam czas na zrobienie czegoś śmiesznego czy ciekawego na mecie i tak myślałem, co to zrobić, no i tak właśnie... Wbiegając na metę, najpierw takie pompowanie, a później poza Usaina Bolta, więc takie wskazywanie na gwiazdę jakąś, a więc aby właśnie było coś ciekawego i potem jakieś fajne fotki, które można wrzucić na Instagrama. Wyszło fajnie, rzeczywiście. Teraz rozumiem, nie możesz biegać po schodach za bardzo, nie ma zawodów, tak? Tak, no sezon jest trochę zawieszony, te międzynarodowe wszystkie starty w Azji, jakiś tam Pekin, Hongkong, Japonia, no to raczej nie odbędą się w tym roku. Te zawody są cały czas w kalendarzu, ale sukcesywnie są odwoływane na tydzień czy dwa przed zawodami. Myślę, że w Polsce coś tam się odbędzie, już niedługo chyba jest bieg Pasty 22 sierpnia, ale to jest taki sprinterski na 9 piętro tutaj w Warszawie. Możliwe, że Mistrzostwa Europy będą też w Rondo 1, to jakoś pewnie w październik, listopad. No ale to raczej takie polskie biegi, tak do 500-600 osób. Myślę, że to ma szansę się odbyć, a jeżeli chodzi o takie zagraniczne i moje takie cykle biegów, no to myślę, że ten rok będzie stracony. Wiesz co, ja tam się cieszę, bo znaczy ja i tak się chciałem z tobą spotkać i pogadać o bieganiu po schodach, ale tak fajnie, wiesz, mi się skleił ten sezon, dla ciebie nieszczęśliwy, dla mnie szczęśliwy, że zacząłeś biegać po górach i zacząłeś też mocno rywalizować z faworytami naszych górskich biegów i to zawsze jest takie fajne, wiesz, zamieszanie. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy teraz o tych obu dyscyplinach porozmawiać. No dokładnie, ja też z jednej strony się cieszę właśnie, bo zawsze te schody mi przeszkadzały jakby zadebiutować w górach. Znaczy ja biegałem też wcześniej jakieś tam biegi, raczej takie klasyczne do godziny, czyli anglosaskie, czy alpejczyki.
ale to też było tak raz, dwa razy w roku maksymalnie. No i tak jak mówię, te schody, czyli taki wysiłek 5-10-minutowy, jednak się nie dało tego połączyć treningowo na biegach godzinnych czy dwugodzinnych, ale zawsze z tyłu głowy miałem właśnie to, że chcę wystartować bieg Marduły, zawsze mnie kusił w czerwcu, ale wiedziałem, że jak to pobiegnę tak nawet na żywca, czyli z mojego treningu schodowego, to ja potem przez tydzień, a może dwa, a może miesiąc będę cierpiał z powodu właśnie zbiegów. No i w tym roku właśnie się nadarzyła taka okazja, żeby się trochę przygotować, chociaż moje przygotowania są naprawdę bardzo krótkie, bo jak mi odwołano sezon, czyli tam start w połowie marca w Paryżu na wieży Eiffla, to ja praktycznie z dnia na dzień jakby zacząłem roztrenowania, więc połowa marca, kwiecień i maj to u mnie były dwa, maksymalnie trzy treningi w tygodniu, 20-30 km, a więc 2,5 miesiąca roztrenowania i dopiero jakby, można powiedzieć, kończę jakby drugi miesiąc treningów, a więc cały czerwiec i cały lipiec są jakby solidnie przetrenowane, tak codziennie, a tam to było po prostu takie, no dawno czegoś takiego nie miałem, przeważnie roztrenowanie mam dwa tygodnie, a tutaj było 2,5 miesiąca, a więc moja forma jest jakby cały czas wzrostowa. Ale zanim te schody się zaczęły, to ty uprawiałeś po drodze bardzo dużo różnych dyscyplin, prawda? Ty chyba od zawsze coś robiłeś w kwestii sportu. Tak, ale to była zabawa sportu, jakby nie nazwałbym tego sportem wyczynowym, tylko bardziej jako sport, jako hobby, a więc no tak, od dziecka byłem aktywny, jakieś tam biegi w szkole, na kilometr, to raczej byłem w czołówce, jazda rowerem, piłka nożna, siatkówka bardzo długo, jakby pół podstawówki, całe liceum, tenis ziemny trochę tam z ojcem grałem na jakichś tam takich kortach betonowych, sami rozstawialiśmy słupki, siatkę i coś tam odbijaliśmy. W czasie studiów to była i wspinaczka, ale to też tak by tak amatorsko, jakiś taniec towarzyski, ergometr wioślarski, badminton, a więc trochę tych dyscyplin było. Mhm. Rajdy przygodowe też się przewinęły, a więc rajdy jakby też przygodowe. Tak, zanim jeszcze wyczynowo zacząłem trenować, no to były rajdy przygodowe. No pierwsze setki na orientację, H2 Harpagany zaliczyłem, a więc tak właśnie moje pytanie było, skąd ja się tutaj wziąłem w ogóle, Black Hat Ultra, no Ultra to raczej właśnie nie ja, chociaż właśnie no te 15 lat temu, czy 10, no to trochę tego Ultra było. Najdłuższy bieg właśnie to Adventure Trophy, pamiętam, w Warłamowie 40 godzin na trasie. Wiesz co, właśnie rajdu przygodowego. No to jest bardzo, bardzo ciekawe są te doświadczenia, ale tak się wytłumaczę od razu, wiesz, to hasło Ultra to jest takie słowo wytrych, bo tu nie do końca chodzi o dystans, tylko o bardziej o to, co my robimy ze swoim życiem, żeby być szczęśliwymi po prostu. I akurat tak wyszło, że się spotykam ze sportowcami, także a że mam słabość do długich dystansów, to jest zupełnie inna kwestia. A to jeszcze dopytam, skąd ta nazwa? Czarny kapelusz? Wiesz co, banalnie, po prostu zacząłem się ubierać kilka lat temu na czarno, potem do tego przyszło czarne nakrycie głowy. Potem odszedłem z pracy i musiałem wymyślić nazwę dla firmy i był to Black Hat. I potem otworzyłem podcast, więc zrobił się Black Hat Ultra. Okej. Okay. No, słucham podcastów, ale nie tego wytłumaczenia jeszcze nie słyszałem, a więc no. Może część słuchaczy też nie słyszała. Myślę, mamy już wyjaśnienie. Myślę, że opowiadam o tym pierwszy raz. Dziękuję za to pytanie. No dobrze, ale to właśnie wspomniałeś o ojcu. Jeszcze jacyś członkowie twojej rodziny byli mocno usportowieni? Nie, to nikt u mnie nie był usportowiony. To nikt nie trenował wyczynowo, ani mama, ani tata. Po prostu jakby takie no, aktywny tryb życia i po prostu wyciąganie mnie i brata właśnie na różne aktywności. Biegówki, ale to też jakby takie po prostu na biegówkach my zjeżdżaliśmy z górki po prostu. Nie biegaliśmy na tarach biegowych, to po prostu nakładaliśmy. Taką gumką się zapinało, wpinało się buty, znaczy tak się jakby wbijało w zapięcia do tyłu gumka. I jakby to nie było nic związanego z klasycznymi takimi butami z mocowaniami fajnymi, a więc... Ale po górach jeździliście? Nie, to było na Podlasiu jakaś górka, aha, nie wiem, 100-metrowa i po prostu zjazd w dół, a więc to była taka zabawa. No i tak a samo z Podlasia jesteś, tak? Tak, z Podlasia, tak samo właśnie ten ziemny siatkówka, to wszystko było raczej taka amatorskie zabawa, to nie był trening wyczynowy. I właśnie do tego 2010 czy 11 roku to właśnie tak te uprawianie swojego sportu, czyli do 25 roku życia to jakby to była czysta zabawa w sport, nawet jakieś tam sekcje lekkiej atletyki na Uniwersytecie Warszawskim, no to raczej chodziłem na treningi, aby się spotkać ze znajomymi, po treningu pójść na piwo, fajnie spędzić czas, ale nie traktowałem tego pod kątem jakiegoś treningu, żeby się poprawiać bardzo, żeby jakiś tam wyczyn, tylko po prostu miłe spędzenie czasu. No tak, ale miałeś już wtedy do czynienia z rygorem treningowym, w sensie może rygor to za duże słowo, ale wiesz, ze strukturą, że zacząłeś poznawać, czym jest trening sportowca tak naprawdę. To tak, już wtedy tak, dokładnie. To było jasne dla ciebie. Tak, nie? Znaczy już nawet tam grając siatkówkę, to wiadomo, że no. Rozgrzewka, jakieś tam wymachy, tak. Ramion, nóg, no to jakby wiedziałem, że dieta nie warto. Dochodziła do tego? Nie, teraz też nie dochodzi.
Nie, staram się odżywiać sensownie, urozmaicone, jak najmniej przetworzone, ale nie liczę kalorii, nie ważę. Aha. Po prostu na to, na co mam ochotę, mi się daje taka jakby świadomość tego, co mi potrzebuje organizm, kiedy. Pewnie przesadzam z ilością, pewnie słodyczy, ciastek, jakiś czekolady, ale no, mam do tego słabość, myślę, że jak większość sportowców. No, ale masz też zapotrzebowanie spore, jednak palisz. Tak, no, ale mam też pewnie rezerwy, jakbym na pewno jakoś tak ściśle podszedł do tego sensownie, no to myślę, że jeszcze jakieś tam procenty czy promil dałoby się może poprawić, ale mi się wydaje, że nie ma sensu, jakby w sensie coś trzeba z tego życia mieć. Absolutnie tak. A te schody, powiedz, jak się pojawiły, bo to jest strasznie wąska dyscyplina sportu chyba. Ja nie wiem, ile osób biega po schodach na twoim poziomie na świecie? Nie, no na moim to kilka. Kilka, tak, ale tak amatorów, no to taka 100 tysięcy ludzi jakoś tam w którymś roku była jakaś tam statystyka, że 100 tysięcy ludzi wystartowało wyłącznie w ciągu roku na schodach na świecie. A są jakieś takie zawody, wiesz, w stylu, nie wiem, górskiego naszego UTMB światowe, gdzie się rzeczywiście zjeżdżają duże ilości biegaczy po schodach i razem świętują i biegają? Są takie imprezy? Nie, wydaje mi się, że nie ma. Czy są takie dwu czy trzydniowe jakieś eventy, ale to dlatego, że po prostu jest jakiś duży bieg na 4000 ludzi i oni tam po prostu przychodzą sobie, każdy ma chip na nodze czy na numery startowe i po prostu mogą w piątek sobie tę trasę pokonać, tam w sobotę lub w niedzielę i jakby też nie ma tłoku wtedy na klatce schodowej, po prostu są zawody tak rozciągnięte na większą jednostkę czasu, ale też myślę, że jakby taka dyscyplina sportu, że bardzo mały odsetek tych osób, które startują w tych biegach, trenuje bieganie po schodach. No, jakby takich osób, które trenują, to jest też kilkanaście czy kilkadziesiąt na świecie, a reszta po prostu są albo z przypadku, albo po prostu z ciekawości, albo jakaś odmiana, nie wiem, w Europie zimą na przykład nie da się biegać, załóżmy, po ulicy, no to wystartujemy na schodach na przykład, a więc jakby mało kto traktuje to jakby tak jak ja, że ja trenuję, tak, żeby jak najszybciej biegać po schodach. No, raczej dla innych osób to jest też jako element treningowy, siła biegowa, żeby potem szybciej biegać płaskie maratony na przykład. No właśnie. Tak sobie też właśnie myślałem i też kiedyś chciałem na taki trening się wybrać, ale oczywiście nigdy mi się jakoś nie udało. Chociaż w Warszawie odbywają się takie treningi, więc... Tak, nie wiem, jak teraz na wakacjach i w czasie pandemii, ale są właśnie i w Mariocie, i w właśnie hotelu Intercontinental, i chyba jeszcze Pałacu Kultury regularnie tam od środy, wtorki się spotykają od 19 do 21, każdy może przyjść sobie pobiegać. Jeżeli chodzi pod kątem biegów górskich, to mi się wydaje, że to w Warszawie najsensowniejszy sposób do zrobienia mocnego treningu, bo 4-5 minut mocno do góry i później tyle samo czasu można sobie zbiegać. Można co jeden stopień, można co dwa, a co trzy to już będzie technicznie naprawdę, bo trzeba jednak celować w te stopnie i tak jak celujemy w kamienie czy w korzenie jakieś, żeby nie kopnąć, to tak samo tutaj trzeba celować, żeby stopę ładnie postawić na stopnie, a więc naprawdę da się wytrenować siłę na podbiegach i na zbiegach trochę techniki i też przygotować czworogłowe mięśnie do zbiegania, żeby potem następnego dnia i nie czuć tych mikrourazów. No, fajny pomysł rzeczywiście przed takimi Tatrami, to myślę, że jest super. Nudny na pewno. Wiesz co, te zbiegi myślę, że właśnie przez to, że mają taki aspekt techniczny, mogą być super interesujące, a raczej zajmujące naszą głowę. No tak, trzeba się skoncentrować ostro, tak, ale no jednak tak parę razy, 5-6 razy tą samą klatkę schodową pokonać, no to jednak nic się nie dzieje i dość nudno jest. Nie, tak widoków nie ma żadnych. No nie ma. Chociaż wiesz, z wieloma osobami rozmawiam i na pewnym etapie już jest tak, że te widoki w ogóle nie są ważne. Tylko to skupienie, wiesz, jednak na trasie, zwłaszcza jak ktoś walczy o czas, to już... No tak, na zawodach na pewno, no ale większość ludzi gdzieś tam jeszcze jedzie treningowo sobie pobiegać, a więc wtedy jest więcej czasu i pewnie wtedy jest aparat, foteczki, a więc na zawodach już tego jest mniej. Na pewno. Słuchaj, ale nie opowiedzieliśmy o tym, jak te schody się zaczęły. Przypadkowo dość. Wiedziałem, że taka dyscyplina istnieje zawsze. Znaczy zawsze. Wzmianki w Teleekspresie były na temat Empire State Building, takiego najstarszego biegu po schodach na świecie. On jest jednego z najstarszych. Od 1978 roku jest rozgrywany w Nowym Jorku. I zawsze tam było 5 sekund urywka jakiegoś tam w Teleekspresie, że coś takiego jest. Też zawsze jakby wiedziałem, że im trudniej, tym lepiej dla mnie, a więc... lubiłem jakieś wyzwania, a że mieszkałem też bardzo blisko, to pierwszy bieg był w 2011 roku właśnie w rondzie 1 przy rondzie NZ, a ja mieszkałem 2 km od tego biurowca. Też jeszcze jeden kolega, Bartek Świątkowski, akurat z Wojskowej Akademii Technicznej, już wcześniej startował w takich biegach. My się znaliśmy trochę właśnie z akademickiej rywalizacji na przełajach. No i namówił mnie właśnie, że jest taki bieg, można się zapisać. No to czemu nie? Zapisałem się, wystartowałem. Wówczas nie byłem jeszcze przydzielony do fali elity, a więc biegałem razem z innymi zawodnikami. Kilka osób musiałem
chciałem na trasie wyprzedzić, ale i tak właśnie całkiem dobrze mi poszło i czwarte miejsce zająłem w tym biegu. Pamiętam, wtedy skończyłem bieg, zaraz wsiadłem na rower i pojechałem właśnie z podrądu NZ na Podskarbińską na stadion Orła, bo zaraz tam rzucałem oszczepem jeszcze w lekkiej atletyce. A na pierwszą próbę się spóźniłem, ale dwie kolejne zaliczyłem. Ale no, jakbym był na podium, to nawet nie mógł być na dekoracji, ale na szczęście byłem czwarty. A to ty jesteś jakimś totalnym frikiem sportowym, jakby wszystko robisz totalnie i to naraz. Nie, w kosza i wręcz to nie lubię grać. Aha. Jakoś tak te sporty są zbyt kontaktowe dla mnie i sporty walki jakby nigdy się nie lubiłem bić. Nie pociągają się. Tak, czyli na takie, razie przynajmniej. Tak, takie sporty kontaktowe mi się wydaje, że są nie dla mnie. Aha. Opowiedziałeś jeszcze wcześniej o tym, że o studiach. Co to były za studia? Gdzie studiowałeś? Ekonomia, dokładnie finanse i bankowość na Uniwersytecie Warszawskim. A, okej. Okay. Tak. I na studia przyjechałeś do Warszawy tak, właśnie? Tak, tak. Na studia, aha, czyli właśnie od 2004 roku jestem w Warszawie, czyli już 16 lat. No dobra. I opowiedz, jak ten pierwszy twój start na Rondo 1 wyglądał. Co cię tam zaskoczyło i czy ci się spodobało od razu? No spodobało mi się to, że wysokie miejsce zająłem na pewno, czwarte, więc od razu zacząłem szukać zawodów w Polsce czy gdzieś blisko naszej granicy i drugi start już był po miesiącu w Berlinie, gdzie zająłem drugie miejsce i straciłem wtedy pół sekundy do ówczesnego lidera Pucharu Świata Tomasa Dolda. A co mnie zaskoczyło? No na pewno właśnie ten ból i zmęczenie, które dość szybko następuje, tak jak w biegach górskich w stylu alpejskim. Te cierpienie i takie zakwaszenie organizmu jest dość szybko. Jeżeli jest jakby stroma jakaś ściana, to już nie wiem, po kilometrze czy po dwóch naprawdę się odechciewa i boli wszystko. Jakby w odróżnieniu od biegów ulicznych zawsze jakby tak różnicuje jakby te dwie biegi, że na biegach ulicznych do nie wiem, 60 czy 70% trasy w miarę się czujemy komfortowo i możemy sobie zamachać do publiczności czy się uśmiechnąć, a raczej, raczej w biegach takich pod górkę, no to raczej już po 30% trasy, nie wiem, bieg na Kasprowy, no to już raczej zaczyna się cierpienie, ból i myślili, a może zejścia, może nie dam rady. No tak samo jest na schodach, to właśnie dużo szybciej zaczyna się taki dyskomfort i raczej te 70% trasy trzeba się bić z myślami, że czy dam radę, czy nie dam i zaciskać zęby i przejść do przodu. Pamiętam, że to była dość mroźna zima, 2010 i 11. Ja już tam wiedziałem chyba na 3 miesiące przed, że w tych zawodach wystartuję. One były w maju. A więc kilka treningów wykonałem u siebie w bloku 10-piętrowym, bo mieszkałem właśnie w takim bloku i pamiętam, tam wbiegałem 8 ha albo 10 razy, a więc jakby już tam jakieś zalążki treningu wprowadziłem. A więc takiego dużego zaskoczenia nie było. No wiadomo, byłem przytkany, ale żałowałem też, że nie wystartowałem tej serii jednak elity. Myślę, że żebym nie musiał nikogo wyprzedzać, może żebym troszkę wolniej zaczął, to pewnie byłoby szansa w pierwszym starcie od razu zaliczyć podium. A co to znaczy, że nie wystartowałeś w serii elity? No, przeważnie my jako teraz zawodnicy jakby tam klasowi czy tam z jakimś potencjałem, którzy raczej się bijemy o pierwsze miejsca, no to startujemy indywidualnie. No, jesteśmy rozstawieni tak, że jeżeli ja jestem najlepszy, to żeby nie było tak, że ja kogoś muszę wyprzedzać na trasie, a więc albo ja startuję jako pierwszy, albo jako ostatni, ale przede mną startuje na przykład numer 2 Pucharu Świata, więc nawet jak wystartuję 15 sekund za nim, no to ja go nie dogonię, no bo on pobiegnie 14 sekund wolniej ode mnie, więc ja tylko po prostu zniweluję troszkę tą przewagę, ale będę miał raczej czystą klatkę schodową. I wy zawsze startujecie tak interwałowo? Bo powiem ci szczerze, że ja widziałem jakąś relację z zawodów. Ja nie wiem, czy to nie był właśnie Empire State Building, gdzie wy wszyscy wystartowaliście właściwie w jednym momencie i musieliście jeszcze po kilku czy kilkunastu metrach. Były jakieś wąskie drzwi, które wiodły na klatkę schodową. I ja sobie myślałem, kurczę, niezły hardcore, bo nie dość, że wszyscy lecicie na hura, to jeszcze możecie o te framugi się tam porozbijać. No dokładnie, to pewnie był właśnie Nowy Jork i Empire. 10% biegów jest startu masowego, czego jakby nie lubię, moim zdaniem właśnie tak kwintesencja biegania po schodach, to raczej powinny być same schody, start indywidualny, trzeba po prostu w każdym starcie biec na maksa, no bo nie wiesz, jak biegną rywale, ale czasami są właśnie takie jakby udziwnienia, albo też to trochę jakby pomaga zrozumieć ten sport na górze, jeżeli kończymy na przykład na lądowisku helikoptera na górze i tam stoją reporterzy plus kamery, no i wiadomo, że ten, kto wbiegnie pierwszy, jest zwycięzcą. Raczej przy tych startach masowych jest jakiś dobieg, no to w Empire to 10 metrów to jest trochę śmieszne i naprawdę tam trzeba dobrze wyrwać albo na pewno zrobić fast start, żeby być pewnym, że się wbiegnie pierwszemu w tą framugę o szerokości 90 cm. Czyli trzeba umieć robić fast start. Tak, trzeba umieć tam robić fast start tak, żeby ten bieg nie został zatrzymany, a i tak nie zostanie zatrzymany, no bo to jak wszyscy pójdą, to nie ma opcji, żeby ktoś nas cofał. No tak. Tak, ale przeważnie ten dobieg jest... Ale można dyskwalifikację dostać, czy nie? Zdarzają się takie sytuacje? No niby jest tam w regulaminie, że tak, jakiś tam fair play, też, że nie można tam kogoś tam łokciować na klatce, jakieś tam ciągać za koszulki, no ale to raczej nie ma tych sędziów na klatce schodowej.
więc raczej to się nie... Raczej zawodnicy zachowują się fair i nie ma takich problemów, ale te false starty się zdarzają i raczej biegi nie są cofane, a więc warto tam na Empire szczególnie tą pół sekundy jakby przed syreną startera wystartować. No bo to też jakby... Znaczy, to jest bezpieczeństwo. No, bezpieczeństwo nie? też jakby jest usprawiedliwione, jak ja wiem, że ja walczę o top 3, to bez sensu, żebym jakby wybiegł 10, bo naprawdę wtedy moje szanse na wygraną spadają. A właśnie ostatni mój start 2 lata temu wbiegłem pierwszy, no i od startu do mety prowadziłem, zrobiłem chyba, nie wiem, pół minuty przewagi nad drugim zawodnikiem, a więc jakby to było usprawiedliwione, że ja muszę być pierwszy, ale to było bez false startu, jakby tam naprawdę udało mi się fajnie wstrzelić i nikt inny nie zrobił false startu, a więc to był dobry start, ale w innych biegach z masówki to raczej jest dobieg 100-150 metrów do klatki schodowej i też nie startujemy tam w takiej dużej grupie, tylko raczej naprawdę tam już wyselekcjonowana elita 5 albo 10 zawodników maksymalnie, a więc jakby z taką ilością osób jakby się ściga na tym dobiegu. I też ta masówka jest raczej w biegach długich, nie w takich krótkich jak 30 czy 40 pięter, gdzie naprawdę się liczy każda sekunda i raczej jak wbiegnę drugi na klatkę schodową, to przez 4 minuty nie wyprzedzę zawodnika numer 2 na świecie, bo nasz poziom ziemi jest na tyle bliski, że jeżeli on pobiegnie 3 sekundy wolniej, to ja mając zapas tylko 3 sekund nie obiegnę go dookoła na którymś zakręcie, a więc raczej ta masówka jest na biegach takich 10-15 minutowych, gdzie te różnice są już 10-15 sekundowe i nawet jak będę drugi, to raczej powinienem go wyprzedzić gdzieś tam w środku czy na końcu dystansu. Czyli czekaj, biegi 30-40 pięter to są krótkie biegi, tak? A długie biegi? Znaczy dla mnie krótkie to jest, czyli to w ogóle takie sprinterskie to do 20 pięter. Okay. Takie w ogóle dwuminutowe do 20 pięter no to są. W ogóle oddychasz w tym czasie, czy łapiesz jeden wdech i leci? Właśnie w sprinterskich biegach, no to w ogóle nawet ktoś z marszu ma szansę wygrać, nawet kto nie trenuje biegania po schodach. Czyli myślę, że na takich biegach dwuminutowych to mógłbym przegrać z jakimś 400-metrowcem albo nie wiem, z Kczotem czy Lewandowskim. Ale już na tych biegach właśnie teraz od 2 minut tam nie wiem, do 5, no to załóżmy takie średnie, czy tam do 8 nawet, tak, no to jest takie biegi, że naprawdę już trzeba trenować i raczej tam się start jest indywidualny, powyżej 8 minut, maksymalny bieg najdłuższy to jest 18 minut, załóżmy Shanghai Tower, 552 metry w pionie, no i tam już jest, załóżmy, tam już mogłbym, też czasami jest indywidualnie, ale tam jakby była masówka, to nie byłoby problemu, jakby to by było fair na pewno. I ile tam jest pięter w Szanghaju? 119, 3400 stopni i właśnie 552 metry wysokości. A powiedz, czy ty wypracowałeś sobie przez lata jakąś specjalną technikę oddychania na takich dłuższych dystansach? Ciężko powiedzieć właściwie, bo dystans nie jest długi, natomiast jest nie, dosyć ostry. Generalnie nie zastanawiam się nad oddychaniem, bo to wychodzi jakby automatycznie. Nawet jak czasami ktoś mnie zapyta, czy oddycham w czasie biegania nosem, czy ustami, to nie potrafiłem odpowiedzieć. No po prostu jak biegnę wolno, to może da się nosem, ale raczej im szybciej, tym zostają tylko usta. Tak samo nad kadencją też na biegach płaskich się nie zastanawiam. Niektórzy trenują, żeby nie wiem, skrócić krok, zwiększyć kadencję. Jakby mnie to nie interesuje, to jakby przychodzi naturalnie. A jakaś technika łapania barierek, nie wiem. Tak, no to jest jakby istotne, ale to też każdy zawodnik ma swoją wypracowaną technikę, no bo jedni są wyżsi, drudzy niżsi, jedni mają większy rozstaw ramion, zasięg ramion, jedni mniejszy, a więc to też zależy bardzo od klatki schodowej. Właśnie na krótkich biegach to jest bardziej istotne, są wąskie klatki schodowe, szersze, w lewą stronę, w prawą, po 8 stopni na pół piętro, po 12 jakby, a więc naprawdę jest barierka na zewnętrznej stronie, czasami jest nie ma, czasami jest okrągła, czasami kwadratowa, to naprawdę każdy bieg to jest całkowicie inna bajka. Jejku, okrągła to można chyba oszaleć, bo cały czas jesteś w wirze takim. Tak, no to są właśnie takie schody wachlarzowe, się zderzają, a więc... Na takich klasycznych biegach też się oczywiście zdarza, że się kręci w głowie, ale to jakby zawsze jest jakby tak nie wiadomo, czy to właśnie od maksymalnego zmęczenia, od zmiany ciśnienia, czy właśnie od tego skręcania w lewo czy w prawą stronę. Ale to po 5 minutach leżenia na mecie mija. Leżenia na mecie, no tak. Nie no, w ogóle niesamowite, że ten wysiłek jest taki bardzo intensywny, ale krótki de facto, prawda? On jest, tak, jeżeli, to są takie sprinty, to tak. Jeżeli miałbym porównać jakby do sportu jakiegoś, najbardziej tak mi się wydaje, że który wysiłek jest podobny, to mi się wydaje wioślarstwo. A więc takie 2 kilometry właśnie na wiosłach, czyli około 6 minut. To myślę, że właśnie to chyba związane jest z tym, że więcej po prostu partii mięśniowych jest zaangażowanych, jest większy pobór tlenu i to zakwaszenie jest po prostu organizmu jest większe. Tak mi się wydaje. I jakby po wioślarstwie, czy może jakichś biegach narciarskich, takich sprinterskich, 3-minutowych, że pracują i nogi, i ręce, to po prostu jakby zawsze jednak na mecie trzeba usiąść albo się położyć. Nie, no tak, tam chyba lecicie ostro w trupa. Zwłaszcza, że tak jak powiedziałeś, startujecie na tych
poważnych imprezach interwałowo i nie wiesz tak naprawdę, które masz miejsce. Co tak, dokładnie. To więc ten start w Lądku Zdrój to była dla ciebie norma troszeczkę, że startowaliście interwałowo. Tak, no nie było dla mnie to problemem, ale no, kto wie, tam akurat główne skrzypce grało te właśnie problemy żołądkowe, tak. Ale no jednak dawno nie startowałem na takim dystansie, no 2,5 godziny, to ja mam powiedzieć, że maraton jakby, no kurczę, no tu biegam załóżmy maksymalnie piątki, dyszki, a tutaj się porwałem na maraton. Tak. A więc no, nie, wolałbym oczywiście biec właśnie z Krzyśkiem Bodurką, Marcinem Rzeszutko i Marcinem Kubitą, no bo po prostu wiedziałbym, jakie mają tempo, po prostu biegłbym za nimi i tak. Co by się stało na końcu, to by się stało, a tak to po prostu no, wyprzedzałem Czechów, no i nie wiedziałem, kurczę, może ja przesadzam na tym początku, może ja za mocno lecę i ciężko było. Tak, do tego Lądka jeszcze wrócimy, ale jeszcze chciałem się ciebie zapytać o klatki, bo o te schody, bo czy to jest tak, że ta trasa zawsze jest góra-dół, czy na przykład bywają takie budynki, gdzie wy musicie, nie wiem, przebiec jakiś fragment nie po schodach, tylko jakimś korytarzem, albo nie wiem, czy są jakieś anomalie, czy to jest tylko bieganie góra-dół? Nie, oczywiście zdarzają się anomalia, no, rzadko, ale na przykład taki biurowiec w Szanghaju, też załóżmy biegniemy tam 30 pięter, potem wybiegamy z klatki schodowej, obiegamy pół biurowca, po płaskim, tam jest około 80 metrów, znowu klatka schodowa, potem znowu trzy razy tak wybiegamy i trzy razy biegniemy po płaskim 80 metrów. Czasami są jakieś zmiany klatek schodowych, też jakieś tam 20-30 metrów, więc się zdarzają bieganie po płaskim, no nigdy w dół, raczej to są zawody zawsze do góry, bo jednak to by było niebezpieczne, no i nie miałoby chyba większego sensu, więc to są tylko biegi alpejskie, bieganie po schodach. Zdarzają się też jakby góra-dół, ale na przykład to są takie jakieś wyzwania 12-godzinne, na przykład w Alpach jakaś jest kolejka górska, tak jak na Gubołówkę, są schody obok i tam na przykład kto 12 godzin wykręci największe tam ilość wejść tam i najwięcej przewyższenia, no to się coś takiego zdarza, ale raczej w budynkach to jest tylko do góry. A jaka jest technika wyprzedzania partnera? Tak jak na stadionie, no, tylko po zewnętrznej, bo jakby no, tą dłuższą drogą trzeba, jak chcesz kogoś wyprzedzić, to po prostu musisz nadłożyć drogi. No, jak ktoś jest na radę wolny, jakiś zawodnik się zdarzy, no, to z jego życzliwości po prostu to wynika, że on na przykład zejdzie na bok, na zakręcie i wtedy jakby pozwoli mi trzymać cały czas barierkę i wyprzedzić go po wewnętrznej. Ale raczej, jeżeli to jest zawodnik mocniejszy, którego wyprzedzam, no, to jednak trzeba go obiec i to zajmuje właśnie czas, bo to jakby nie da się na jednym, jak załóżmy, wirażu zrobić, tylko raczej to na dwóch i wtedy jakby muszę to na samych nogach, załóżmy, takiego zawodnika wyprzedzić. A te ręce jednak naprawdę dają. No, ciężko to szacować procentowo, ale myślę, że nie, 3, może 5% jednak na tych rękach się podciągamy. To pewnie podobnie jak jakiś wertikal, na przykład na jakimś stoku narciarskim właśnie z kikami albo bez. Myślę, że coś takiego, jeżeli ktoś potrafi tych kików używać, a więc... Myślałem, że więcej dają ręce. Znaczy, no, ciężko to oszacować, no ale są na przykład zawodnicy, no, kiedyś na przykład w Taipei na przykład mam czas trochę lepszy od Marco De Gasperi, no, jakby sześciokrotny mistrz świata w biegach górskich, no on raczej tak jak na zdjęciach widziałem, nigdy się nie zazębiliśmy, on wcześniej jakby skończył to bieganie po schodach niż ja zacząłem, ale na zdjęciach jak widziałem, to raczej on nie używał barierek, a więc po prostu na samych nogach wbiegał te 10 minut, a ja z barierkami to parę sekund szybciej od niego, czy tam paręnaście. A zdarzały ci się kontuzje rąk? Nie, raczej nie. Nie, raczej generalnie nie. Bieganie po schodach jest moim zdaniem bardzo bezkontuzjogenne. No, prędkość jest mała, no bo tak samo podbiegałem pod górę, no to nawet jak się potkniemy, no to po prostu się wybronić rękoma jest żaden problem. A po drugie to jest nachylone, a więc jakby nie padamy, no ta odległość rąk do schodów jest niższa niż jakby na płaskim, nawet jak się potkniemy. A szczególnie jak zbiegamy w dół, no to jednak jak się potkniemy, no to lecimy jakby sporo do przodu. No i ciężko sobie cośkolwiek zrobić, no ewentualnie jakieś kontuzje takie typu organów serca albo płuca, no to są jakby dwa narządy, które działają na 100% na pewno i ewentualnie tu jakieś, nie wiem, jakieś anomalie, ale tak to jeżeli chodzi o takie urazy mechaniczne, stawowo-kostne, no to bardzo ciężko sobie coś zrobić na schodach. A w ogóle w swojej karierze miałeś dużo kontuzji? Nie, raczej nie. Miałem jakiś tam rok, że mnie Achilles bolał przez rok praktycznie. Robiłem wszystko, co można było, jakieś fale uderzeniowe, chłodzenie, smarowanie, masowanie, tejpowanie. Potem to olałem i samo przeszło. Nie wiem, co to było, jakieś zwapnienia, które się rozbiły. No nie mam pojęcia jakby. No, oczywiście trenowałem, startowałem jakby z dyskomfortem. To nie było tak, że ja musiałem odpuszczać treningi z tego powodu, ale samo przeszło. Nie wiem dlaczego, z czym to było związane. Jeden Achilles mnie bolał. Kiedyś też miałem jakby nogę w gipsie, ale to też jakby na treningu to zrobiłem, ale to nie był uraz jakby... Taki po prostu pech, się poślizgnąłem jakby na kałuży zamarzniętej i złamałem tam kość strzałkową, a więc tam to na początku jeszcze mojej kariery, 2013 rok,
6 tygodni gipsu i potem jeszcze tam z miesiąc pewnie no, rehabilitacji. Ale tak to jakby takie kontuzje, które mi się przytrafiają to raczej takie tygodniowe, że jakiś tam mały stan zapalny, nie wiem, jakieś tam rozcięgno, czy właśnie jakiś tam Achilles, czy jakiś tam coś, palec jakiś boli, czy kolano, no, na przykład w lądku też właśnie stłukłem sobie kolano, to jeszcze do dzisiaj czuję, czyli 2,5 tygodnia i tak dotykam w pewnym momencie, w pewnym miejscu rzepki, no to właśnie czuję, że mnie coś tam boli, albo jak kucam tak na całkowicie zgięcie w kolanie, no to czuję jeszcze tam jakieś stłuczenie 2,5 tygodnia, a jeszcze mi doskwiera. No tam, bo tam przewróciłeś się, w jaki sposób? Do przodu poleciałeś? Tak, czy... do przodu. Na zbiegu, nie wiem, widziałem już ten korzeń, ale nie wiem, centymetr po prostu za nisko podniosłem prawą nogę i kopnąłem w korzeń i jeszcze kolanem trafiłem pewnie w jakiś kolejny korzeń lub kamień. A powiedziałeś o tym dyskomforcie i o tym, że po 30% od startu ty już zaczynasz odczuwać, no właśnie, co zaczynasz odczuwać? Co ciebie tam boli? Czy to są nogi, czy to są płuca, co się dzieje w twoim ciele? To ciężko to określić. To nie wiem, no to jest właśnie dyskomfort, no cierpienie, ból, no ale... Ból, boli. Tak, ale jakby nie mam nigdy tak, że właśnie mogę powiedzieć, że dzisiaj nie pobiegłem szybciej, bo płuca mnie blokowały, albo że nogi miałem ciężkie, więc po prostu to jest takie ogólne zmęczenie, no myślę, że każdy zna ten jakby... Ten stan po prostu, no to boli, ale się kontynuuje ten wysiłek. No właśnie, ty kontynuujesz i to na bardzo wysokich obrotach. No ale to myślę, że każdy, no nie wiem, jak się spojrzy na właśnie zdjęcia Bartka Przedwojewskiego, nawet tam z lądka z soboty i z niedzieli, gdy już z nikim nie rywalizował, no bieg na maksa, no to boli, zaciśnięte zęby, grymas na twarzy, no ale ciśnie chłopaka, więc jakby naprawdę, no to myślę, że każdy sportowiec zna i pewnie też już na takim poziomie olimpijskim, czy jakiś tam najwyższy, no to właśnie ten przyzwyczajenie do tego bólu i dyskomfortu, minimalnie jakby przesunięcie tej granicy bólu powoduje, że ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. A czy ty ćwiczyłeś kiedyś obcowanie z bólem, czy to po prostu kwestia praktyki startów? Nie ćwiczyłem i nie słyszałem, żeby jakiś sportowiec ćwiczył. No, nawet jakaś tam polska czołówka lekkoatletyczna teraz się spotyka z psychologami, ale to raczej chodzi właśnie o jakieś niwelowanie stresu, czy jakieś właśnie... Jakby... A treningi nigdy nie były takie ciężkie, żeby cię doprowadzały do takiego... No są oczywiście, ale to każdy ma tak samo, jakby, że no, po treningi jakby z jednej strony właśnie przesuwają te granice też fizyczne, jakby tak przystosowujemy organizm, jakby mięśnie i krew załóżmy tak do tego, żeby potem imitujemy stan zawodów. No i tak samo oczywiście bolą treningi, ale też ja nie jestem jakby typem treningowca. To nie jest tak, że ja na treningu jestem w stanie zrobić życiówki. Nie? Raczej zawsze na zawodach jest te 50% jakby jestem w stanie pobiec mocniej i szybciej i dać siebie więcej. Jakby na treningu nie jestem w stanie wycisnąć tyle, co na zawodach. Niektórzy odwrotnie, niektórzy potrafią na treningach, nie wiem, właśnie się jakoś nie stresują i potrafią naprawdę zrobić takie treningi, z których nie potrafią potem nabiegać jakiegoś wyniku. U mnie raczej jest to odwrotnie, że trening nie pokazuje tego, co jestem w stanie wycisnąć na zawodach. Czyli ta rywalizacja dla ciebie jest gdzieś ważna tutaj, ważnym elementem. Tak, no, na pewno rywalizacja jest istotna, ale to nie wiem, no jest dodatkowa jakaś energia, dodatkowa motywacja. Jakby cała taka otoczka, tak, jakiś tam odpoczynek, jakieś odpowiednie śniadanie. Tak. Nie wiem, jakaś tam tabletka, nie piję kawę, to na przykład tabletkę kofeiny biorę, no przed treningami raczej tego nie robię, no bo jakby już, no to jest jakby inne nastawienie całkowicie przed startem. Fajnie. A powiedz, jak trenujesz i czy masz trenera, czy sam siebie trenujesz? Sam siebie trenuję. No myślę, że ciężko byłoby mnie trenować, dlatego że właśnie no, generalnie bieganie po schodach jest takim młodym sportem i raczej nie ma trenerów ani wiedzy jakby na ten temat. No a po drugie właśnie taka wszechstronność, że oprócz tego biegania po schodach, no to czasami się zdarzają właśnie góry, jakieś biegi uliczne, piątki, dyszki, czasami jakiś stadion, przełaje, biegi na orientację, jakieś takie sprinterskie, raczej miejskie, więc no sporo tego jest i to jakby nie wiem, no ciężko było jakiemuś trenerowi to wszystko połączyć. Raczej ja też bazuję na swoim samopoczuciu, czasami przekładam treningi, czasami na treningu dokładam jakiś odcinek, czasami ich zdejmuję, jak czuję, że nie powinienem, że nie dam rady, albo coś mnie boli, albo jestem chory. A więc jakby to jest, no trener nie będzie miał takiej wiedzy co ja, albo to zajęłoby dużo czasu, żebym ja wszystko powiedział o swoich odczuciach trenerowi, żeby on to mógł uwzględnić jakby w planie treningowym. Że w ogóle nie mam planu treningowego, ja go wymyślam jakby z dnia na dzień, albo nawet czasami na rozgrzewce wymyślam, co ja będę robił. Taki ogólny zarys mam, także wiem, że jakieś tam 2-3 akcenty będą w tygodniu. Ale jakby to, co będę robił na przykład jutro, no to jeszcze nie wiem, no dzisiaj schody, no jutro myślę, że jakąś szybkość jeszcze pobiegam, nie wiem, może jakąś zabawę biegową, jakieś, nie wiem, minutówki, coś takiego. Okay. Ale czyli nie masz jakiejś takiej stałej struktury tygodnia, że... Nie, ale też bardzo jakby, że ja dość
często startuję. No, jakieś tam były lata, że na przykład 40 startów w ciągu roku miałem. Tylko wiadomo, co starty takie krótkie, że ja na przykład startuję w sobotę, mogę tak samo na takim samym poziomie pobiec w niedzielę. No bo taki bieg 5-minutowy do góry, no naprawdę nie powoduje żadnych jakby uszkodzeń, urazów. To jest duże zakwaszenie organizmu, które po godzinie mija. I po nocy naprawdę ja następnego dnia jestem tak samo sprawny, żadnych mikrourazów, nic z tych rzeczy, a więc dlatego tych startów mogę tyle w ciągu roku zmieścić. No i też te starty wyznaczają jakby taki schemat treningu, no bo jeżeli mam start w sobotę, no to już tam środa, czwartek, piątek muszę odpuścić. Tak samo właśnie potem po starcie mogę, często mi się zdarza po takich startach na schodach, od razu jakby ten sam dzień mocny trening robić, no bo taki bieg 5 minut to mnie w ogóle nie męcza, więc jakby często po zawodach ja po prostu robię trening mocny, bo wiem, że kolejny weekend mam kolejny start, no i ja nie będę odpoczywał niedzieli, żeby tylko w poniedziałek, wtorek potrenować, a więc wolę wtedy już potrenować sobota, niedzielę, poniedziałek, wtorek i dopiero tam środa, czwartek, piątek poodpoczywać, a więc te starty no, ułatwiają też jakby planowanie treningu, no bo one są ważniejsze i one jakby determinują, kiedy ja mogę trenować, kiedy odpoczywać. Mhm. Dlatego też nie masz takiego dużego planu na trenowanie, bo właściwie to jest tylko łapanie regeneracji między jednym startem a drugim i coś tam ewentualnie tweakowanie jakichś rzeczy. Tak, tak, dokładnie. A więc... A jakie treningi są dla ciebie najważniejsze? Najważniejsze? Ja wyróżniam jakieś takie... siła biegowa. No, pod uwagę schodem to siła biegowa. I jak ją robisz? No na przykład na schodach głównie. Na schodach no to biegam na schodach. To w zależności też jaki mam dystans, jaki start, no to tyle powtórzeń robię. Na przykład teraz załóżmy w niedzielę będzie ta Wielka Sowa. To tam na przykład 40 minut, no to teoretycznie fajnie by było, jakbym zrobił 8 dzisiaj podbiegów takich 5-minutowych, ale pewnie tyle nie będzie mi się chciało i 6 maksymalnie zrobię. Mhm. Ale na jakieś krótsze biegi, na przykład jakbym się przygotowywał do biegu na wieżę Eiffla, którym trwa 8 minut, no to taki ostatni trening pewnie bym zrobił 2 podbiegnięcia, tylko jakby takie na maksa już. Znaczy pierwsze troszkę słabiej, a drugi już jakby tak rura. Mhm. Co tam, jeżeli jeszcze przygotowuję się do jakichś biegów płaskich, na piątkę, dyszkę na ulicy, no to tempo jakieś kilometrówki, nie wiem, 8 razy kilometr, 10 razy kilometr, 5 razy 2 kilometry, 400, nie wiem, 16 razy 400 metrów. To są też takie mocne treningi. No i w jakim tempie robisz takie 400 metrów? Znaczy już dawno nie biegałem, no ale tak jak właśnie tam moja życiówka 30-36 na dychę, no to załóżmy wtedy takie 16 razy 400 na przerwie tam chyba minutowej, to było chyba 60, po 68 sekund, coś takiego, tak mi się wydaje. Albo ten trening właśnie 8 razy kilometr, kiedyś na dwuminutowej przerwie pod 2,57-2,58. Takie. I wtedy myślałem, że jestem gotowy na złamanie 30 minut, ale no właśnie nie wyszło jakby. Ale tylko jeden miałem jakby jedną próbę, można powiedzieć. Jeszcze to był bieg też na Agrawkach w Milanówku, w Sulejówku, bieg 100 nogi w Milanówku chyba. A więc myślę, że wtedy byłem gotowy na 30 minut, ale po prostu tylko jedna próba i się nie udało. Ale zawsze z tyłu głowy mam właśnie, że te 29-59 chciałbym mieć jako życiówkę na dychę i mimo, że lata lecą, to cały czas mam nadzieję, że to się uda. Może w tym roku na przykład Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów w Karpaczu 19 września. Może teraz właśnie jeszcze troszkę w górach postartuję, a niedługo może się przerzucę właśnie na jakieś tempo stadionowe, właśnie te kilometrówki, 400 i może się postaram w Kolcach sobie te 10 tysięcy metrów pobiec i w końcu spróbować te 30 minut złamać. Powiadałeś o tym, że dieta nie jest dla ciebie istotna, ale lubisz jeść? Tak, lubię. I jak podróżujesz po tym świecie, po tych różnych wieżowcach, to masz jakiś taki kraj albo miasto, do którego lubisz specjalnie jeździć ze względu na jedzenie? Nie, właśnie raczej jak wracam do Polski, to się cieszę, o, w końcu. Idziesz pierogi. Tak, pierogi, jajecznica. Jakby, no, często właśnie jak już ten tydzień gdzieś tam w Azji jem jakieś te makarony, no to potem będąc w 5-gwiazdkowym hotelu, to sobie po prostu biorę bagietkę, masełko, jajecznicę albo omlet zamawiam i sobie tak po prostu klasycznie herbatka z cytryną. Tak, jednak wolę. Czyli polskie jedzenie. Tak, schabowy, ziemniaki, surówka. A więc no, oczywiście lubię różne smaki eksperymentować, ale raczej jak wracam do Polski, to jestem najbardziej szczęśliwy. Czy ja dobrze wyczytałem, że twoja żona jest dietetyczką? Tak, tak. O, i ty rzeczywiście tak nie zwracasz uwagi na dietę, mając w domu profesjonalistkę? No to chyba tak jest, że jak się ma lekarza, nie wiem, w rodzinie na przykład, jakby lepiej autorytetem jest bardziej właśnie osoba obca niż właśnie ktoś znajomy, więc ani ja właśnie jakby nie jestem w stanie chyba pomóc treningowo, kiedyś tam próbowaliśmy, ale jednak za dużo jakichś zgrzytów i nieporozumień, tak samo właśnie myślę, że jak ona by mi rozpisała dietę, to też raczej za dużo bym jakby, no...
tak myślę, że ciężko by mi było się zastosować do tego, jakbym nie ufał, że jakby, że to mi działa, że to jest mi potrzebne. Ale myślę, że jakby, no, moja nie jest tak bardzo zła, no. Raczej jakby staram się jeść normalnie, no. Rano właśnie jakaś jajecznica, czy jakieś kanapeczki, czy jakieś zapiekanki. Obiad staram się zjeść klasyczny właśnie jakiś tam polski. No i na kolację jakieś coś tam lżejszego, albo czasami jakieś naleśniki, albo, nie wiem, no, makrela wędzona jakaś, nie wiem, coś tak. Tak mi się wydaje, że klasycznie. Może nie, za mało, no. Tam jest trochę owoców, warzyw, ale za dużo słodyczy. Ale nie, no mi to fajnie, smakuje. Ale pracę do domu nie przynosicie, ani ty, ani żona. Nie, raczej nie. No właśnie. Ale natomiast twoja żona też doskonale biega, bo wygrała razem z tobą Tatra Trail, tak? Tak. Ty wygrałeś w kategorii mężczyzna, ona w kategorii kobiet. Tak, tak. To... Ona się wywodzi z biegów na orientację, tam za czasów juniorskich, jakieś sukcesy typu Mistrzostwa Europy właśnie w biegach na orientację sprinterskich. Potem jak właśnie się poznaliśmy, no to właśnie ja trochę wciągnąłem właśnie w bieganie po schodach. Też sporo ze mną pojeździła po świecie i też postartowała, też nawet wysoki poziom reprezentuje na schodach. A ona mnie trochę właśnie wciągnęła w biegi na orientację. Tak, ale no, jesteśmy oboje w miarę wszechstronnymi biegaczami, czyli właśnie i ulica, i schody, i orientacja, i czasami jakieś biegi górskie. A biegaliście razem kiedyś jakieś zawody? W sensie w parze? W parze? Jakiegoś rzeźnika na przykład albo... Chyba jeszcze nie, ale też myślę, że byłoby za dużo nieporozumienia. No, ewentualnie najszybciej to Gezno by było pewnie dwudniowa impreza na orientację, ale myślę, że ja się trochę znam na mapie i ona, więc myślę, że za dużo by było po prostu, kto jest nawigatorem i czy idziemy w lewo, czy w prawo, bo myślę, że czy wariant obiegowy jakiś, czy przez Krzaczory, a więc myślę, że za dużo by było tutaj niesnasek i nieporozumień. Lepiej nie. A powiedz, a z tym bieganiem po schodach, bo troszeczkę mówiliśmy o tym podróżowaniu, ty lubisz w ogóle jeździć za granicę na te wszystkie wieżowce, czy wolałbyś mieć je wszystkie postawione w Warszawie? Lubię jak najbardziej. Właśnie to jest jakby duża wartość dodana tego właśnie biegania po schodach, że mogę naprawdę kawał świata poznać i raczej jakby nie mam problemu, nawet tak co tydzień gdzieś tam wyjeżdżam, że jakby trzeba się znowu pakować. Zajmuje mi to chwilę, czasami raczej nawet takie dwutygodniowe wyjazdy gdzieś tam to plecak, bagaż podręczny się pakuje. No jak najbardziej jakby sprawia mi to cały czas jakby frajdę i radość. Nie jest tak, że jadę tam za karę, chociaż jakby nie ukrywam, że czasami jadę do pracy po prostu. Zdarzają mi się wyjazdy, że w piątek wieczorem siadam na Okęciu w samolot, lecę do Azji i w poniedziałek rano jestem na Okęciu, a więc po prostu jadę na bieg, nie wiem, piąty czy szósty raz do Pekinu czy do Hongkongu, a więc byłem tam już dużo razy. Raczej za mało czasu gdzieś, żeby opuszczać miasto i jakby, no, raczej to są głównie miasta, które już znam dość dobrze i po prostu lecę i wracam, zaliczając jakiś bieg, a więc swoją pracę można powiedzieć. Ale jakby cały czas mnie to kręci i jak najbardziej lubię latać. To już ostatni lot chyba miałem w styczniu, a więc już pół roku bez latania, ale też całkiem dobrze mi z tym na razie jakoś nie jest tak, że bardzo tęsknię. A wakacje? Łączysz czasem te dalekie wyjazdy biegowe z wakacjami, czy no, wolisz w kraju? Przeważnie, właśnie ona narzeka, że zawsze, że nie mamy normalnych wakacji, że zawsze to jest przy okazji, no ale mi to w ogóle nie przeszkadza, no bo po co ja mam płacić jeszcze raz 2000 na lot jakiś na Sri Lankę, jak ja tam będę przy okazji, organizator mi zapłaci, no to sobie mogę zostać parę dni dłużej czy tydzień, no i dwa w jednym i zaliczyć bieg i zaliczyć wakacje, jakby nie mam z tym problemów, ale dla żony to trochę przeszkadza, że zawsze to, nigdy nie pojedziemy tylko na wakacje, sobie pod palemkę poleżeć. Ale też my nie jesteśmy raczej typami, żeby tak właśnie leżeć plackiem cały dzień, raczej aktywnie. Tu jakiś skuter, tu jakieś bieganie, zwiedzanie, więc tak poleżeć na plaży i poczytać książkę to raczej tam godzinkę czy dwie i trzeba gdzieś coś robić, pograć siatkówkę czy porzucać frisbee. No dobrze, to opowiedzmy o tych górach i o starcie na Golden Mountains Trail, bo ja powiem szczerze, twój start był dla mnie zaskoczeniem. Nie wiem dlaczego, w ogóle nie zajarzyłem, że będziesz startował. I jak ciebie zobaczyłem, jak wpadasz na metę, to stwierdziłem, jak śmiesznie. Masz jakieś dalekosiężne plany związane z górami, czy to jest dla ciebie epizod? No zdaję sobie sprawę, że raczej właśnie z gór jakby się nie da utrzymać. Na schodach jakby mam jakiś tam przychód z tego, jak jesteś najlepszy na świecie, to coś tam da się zarobić. No teraz ten sezon jest trochę właśnie jakby stracony, a więc dlatego już teraz próbowałem biegania po górach. No oczywiście to nie jest jakoś, że już spróbowałem, bo już mam 35 lat, a więc jakby czas najwyższy tego spróbować tego. No to jest raczej... W kategorii to traktuję takiego sprawdzenia się właśnie, jak mocny jest Bartek Przedwojewski czy inni polscy biegacze. Fajnie by było pojechać na taki Golden Trail Series, na ten finał na Azory.
Ale jak tam sprawdzałem regulamin, to w ogóle nie interesowały mnie, czy rywalizacja w generalce każdego dnia po 30 km, tylko raczej tam jest, widziałem klasyfikacja najlepszy sprinter, każdego dnia 2 km pierwsze. A więc już miałem plan, jakbym tam dostał ten bilet, to każdego dnia lecę 2 km dzida, a potem spaceruję na limicie do mety i tak przez 4 dni, a więc, no, więc trochę żałuję właśnie, że Marcinę Rzeszutko tam przegrałem w lądku. Myślę, że żebym teraz, na przykład jutro miał startować, no to moja forma jest jakby o 2-3 minuty lepsza jakby na tej samej trasie, przy tych samych warunkach, to teraz bez problemów żołądkowych 2-3 minuty mógłbym pewnie z tego czasu swojego urwać. No bo tak jak mówię, no dopiero po początku czerwca no, trenuję, więc jestem jakby jeszcze niedotrenowany, ale już na pewno jestem lepiej wytrenowany niż ten 3 tygodnie temu. A powiedz, jak wyglądał przebieg tego biegu w lądku, bo pisałeś na Facebooku dosyć dramatyczne historie się tam działy, związane z wieloma rzeczami, z papierem toaletowym, właśnie z przewrotką, z kieszonkami odpadającymi. Jak to wyglądało? Powiedz o tym. No, trochę było tam takich rzeczy, ale to raczej takie pierdoły nieistotne, znaczy ten, no, problem rządkowy to było raczej istotne. Samo zatrzymanie się właśnie w krzakach, no, kilkadziesiąt sekund pewnie, no, 30 załóżmy. No i sam fakt, zanim się zatrzymałem, to jednak zwolnienie, no bo liczyłem, że ten żołądek się uspokoi, a więc myślę, że to minutkę mi zajęło, tak no minimum, ale chociaż po tej wizycie w krzakach, to jakby ja się nie rozkręciłem na 100%, bo też miałem żela, którego zjadłem dopiero tam na pół godziny przed metą, bo cały czas po prostu wolałem się odwodnić i mieć jednak straty energetyczne, niż jakby dokładać do pieca dla żołądka jakiejś tam pracy dodatkowej. No więc to na pewno to był główny powód, a te inne rzeczy, jakieś tam wywrotki, czy jakieś tam wyrwane kieszonki, czy numer z klatki piersiowej, który mi odpadał, no to raczej to nieistotne raczej takie. Myślę, że każdemu to się zdarza i nikt tego nie zwraca jakby uwagi na to. Tak, ale jak się czytało ten opis, to było tak bardzo dramatyczne, zwłaszcza w kontekście tego, że potem się okazuje, że straciłeś do Marcina ile? 30 sekund, no, tak? Tak, 30 kilka sekund. 30 kilka sekund. No to... Ale jeszcze w ogóle, tam gdzie się wywróciłem mniej więcej na jakieś 4 km przed metą, jak patrzyłem na Strawie, no to właśnie jeszcze byłem przed Marcinem, więc naprawdę on miał fajną końcówkę. Te 3 km, jak pewnie dla Marcina Kubicy uciekł, no to myślę, że tam ostro przyłożył, a więc no tam jeszcze na 3 km przed metą jeszcze właśnie prowadziłem. Fajny był to bieg, fajnie było go obserwować. Nie, no, fajna trasa, fajne warunki, jakby to czy mówię, właśnie im trudniej, tym lepiej, a więc jakby się cieszyłem jak najbardziej, że pada deszcz, że jest ślisko, mimo że właśnie akurat ucierpiałem na tym, bo się wywróciłem, ale generalnie lubię, jak jest właśnie im trudniej, tym lepiej. Fajna pogoda, nie za gorąco. A więc no, podobał mi się ten bieg, tylko też, jak mówię, no, głównie żołądek, albo jeszcze na pierwszym miejscu, no, to jednak forma. No, myślę, że wtedy jednak nie byłem trenowany, ale bo w ogóle, nie wiem, jeżeli będę jakby w treningu utrzymał ten trening, to ta forma, która będzie we wrześniu na przykład, no to w ogóle może by spowodowała, że do Bartka Przedwojskiego straciłbym, nie wiem, 3 minuty, 4, może 5, a nie 8, czy tam 9, jak teraz było, więc to jest w ogóle przepaść. No jest, ale on jest no, w mega formie teraz, natomiast... Fajnie, że masz ambicje gonienia go, to jest ekstra. No, no nie, no raczej Bartka ciężko dogonić no. Teraz, ale, no, ale tak. No, A czemu w Tatrach nie biegłeś tego długiego dystansu? No tak jak mówię, no niedotrenowany jeszcze, z chęcią bym pobiegł właśnie, żeby to był jakiś taki bieg typu właśnie Marduła 3 godziny, to na pewno bym się zdecydował, ale ja tak liczyłem właśnie, że dla mnie to 5 godzin zajmie. Raczej zajęłoby mniej, bo jak Bartek miał 4.15, no to myślę, że tam bym był pewnie na poziomie właśnie tam, nie wiem, 4.30, a więc troszkę mniej, ale to i tak no 2 godziny dłużej niż w lądku. A więc nawet w lądku właśnie na tym ostatnim zbiegu troszkę mnie skurcze łapały w łydkach, a więc myślę, że w Tatrach byłoby jeszcze gorzej, no bo jednak dłuższy dystans, myślę, że organizm mój nie jest jeszcze przygotowany do takich wysiłków. No tak jak mówię, no, ten kilometraż mój jest w ogóle no, słaby jeszcze jakby. No, jakbym miał troszkę teraz startować w maratonie, no to ja w ogóle czułbym się nieprzygotowany. Jakby moje góry bardziej wybaczają dużo więcej błędów. No, ja sobie mogę właśnie w lądku 2,5 godziny sobie pobiegać i w miarę jakiś wynik nabiegać, a jakbym chciał teraz biegać maraton, czyli załóżmy moją łódyżkę przełożyć na maraton, to minimum 2,20 powinienem łapać w maratonie. Ale no, bez szans, no, może 2,30 bym teraz nie złamał, więc jakby naprawdę no, te góry są dużo łatwiejsze niż biegi uliczne. Znaczy, nie wiem, no tak jak nie jestem przygotowany, ale myślę, że żeby jutro trzeba było, no to setkę w Krynicy bym zrobił, no bo no co, no wolniej bym to robił, ale bym zrobił, no bo no
jakby to w ogóle no, dystanse ultra są takie łatwe. No, ludzie myślę, że uciekają w biegi górskie, no bo po prostu są niewymierne. No, nie zrobisz życiówki, czy nie złamiesz 4 godzin w maratonie, no to jest porażka i nie ma się czym chwalić na Facebooku. A pobiegniesz setkę w Krynicy w 15 godzin, no mimo że, wow, że ćwierć pobiegł w 8, no to wszyscy wow, mimo że jakby to w ogóle nic ci nie mówi. Jakby, znaczy, się, no tylko wow, no bo 100 km po górach, ale super, tak, no, ale co z tego, jak nie dałeś? Znaczy, jakby ciężko powiedzieć, czy dałeś się 100%, czy nie dałeś, no bo chyba, że właśnie rok wcześniej biegałeś i wiesz, że się poprawiłeś o 30 minut, to fajnie, się poprawiłem, to dałem z siebie więcej, ale tak, jeżeli pierwszy raz startujesz, no to naprawdę to takie niewymierne są te wyniki. No też pogoda wchodzi, więc tak naprawdę może być, wiesz, 5 stopni cieplej i już jest inne bieganie, albo błoto. No tak, dokładnie, tak. Więc, no ale są łatwiejsze, moim zdaniem, jakby te biegi, no dużo łatwiej być zwycięzcą dla amatora takiego w biegu górskim niż w biegu płaskim, no bo tam po prostu czas mówi wszystko. I to jest dla ciebie prawdziwy sport, takie bieganie płaskie, a góry to jest raczej zabawa? No to znaczy, no na pewno łatwiej, tak mi się wydaje, że schody są jakby, no, znaczy znalazłem swoją niszę, tak, ale na pewno jest łatwiej na schodach niż w biegach płaskich, no jednak... No to tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy trenują właśnie pod biegi płaskie, cała Afryka, nie jakieś tam Kenijczycy, no to no ciężko jest się przebić, no w górach łatwiej, chociaż ten poziom na pewno rośnie, bardzo szybko rośnie w górach, ale i tak jest jednak łatwiej, no nie mówię, że ten poziom jakby no, światowy jest naprawdę na wysokim poziomie, tak, czy Kilian od tylu lat, no to jest naprawdę no wymiatacz i na, nie wiem, 20 godzin pociśnie i wertikala w pół godziny zrobię, więc jest naprawdę niesamowity koleś. No ale jeżeli chodzi o polską jakby czołówkę, no to nie wiem, zdobyć medal Mistrzostw Polski w górach, których Mistrzostw Polski jest, nie wiem, 6 czy 7, nie wiem, no to jest śmiechu warto jakby, no zdobyciem na, mimo że jakby w lekkiej poziomie jakby naprawdę spada, no kiedyś, nie wiem, właśnie 2.15 dobiegało, nie wiem, 20 Polaków, czy nie, 30, w przełajach startowało 100 osób, a teraz naprawdę garstka osób biega na tym poziomie, jest niski, ale i tak zdobycie seniorskiego medalu Mistrzostw Polski w lekkiej jest dużo trudniejsze niż w górach, no. A szczególnie u kobiet, no jakby ten no jeszcze jest łatwiej, no. Tak, no bo mniej dziewczyn po prostu biega, tak, prawda? Tak, bo ich jest mniej, znaczy tak, no rośnie ta proporcja, ale no jest, jeszcze ich jest mniej, a więc jakby, wiadomo, że zależy jaki start, no tak jak na przykład w Tatrach właśnie, Tatra Sky Marathon, no to jednak poziom kobiecy jakby tak był bardziej wyrównany niż męski, moim zdaniem, jakby większość jakby takiej czołówki polskiej było. Choć też brakowało pewnie, nie wiem, kilku dziewczyn, jakieś Ewa Majer, nie wiem, Magda Łączak, nie wiem, Edyta Lewandowska, więc jakby, żeby tak do pełni szczęścia. No u nas fajnie było, żebym ja był w formie, na przykład, nie wiem, jeszcze ja bym, żebym startował, Marcin Rzeszutko, Marcin Kubica, tak. Krzysiek Bodurka, nie wiem, tam jeszcze jakiś Dominik Grądziel, nie, startował, to Dąbrowski ten chyba, a więc no, trochę osób brakowało, Marcin Świerco, no, tak, to wtedy można by było powiedzieć, że mamy Mistrzostwa Polski. No. Ale powiem ci, że zauważyłem taki trend, że panowie zwłaszcza, bo panie mniej, ale panowie unikają spotykania się razem na zawodach, powiem ci. Panie jakoś nie mają z tym problemu, ale to generalnie tych startów ciężko. Jest za dużo. No, jakby, no, to jakby co jest, ich jest ich dużo, ale mam wrażenie, tak jakby nasi biegacze dzielili się tymi zawodami. Słuchaj, ty biegniesz na tych, ja na tych, ja na tych, ja na tych, ale nie ma takich zawodów, które by tak naprawdę połączyły taką czołówkę. No właśnie, poczekaj, może wiesz no. Co, może trochę w tej, w Szczawnicy tak jest? Ale trochę się nie opłaca niektórym zająć na przykład nawet drugiego, trzeciego, czwartego miejsca, tak? No po co ktoś ma jechać, jak właśnie no, straci marketingowo, wizerunkowo, nie wiem, teraz ostatnio Bartek Tegruczyca nastawił się na rekordtrasy, no i tu sobie zarobił jakieś 2000 euro, więc jakby po prostu bardziej mu się opłacało tam pobiec niż być, nie wiem, trzecim w Tatrach, czy nawet drugim zarobić 2000, więc na jakby pewno. No, kalkulują, a więc jakby... Na pewno, ale ja myślę z punktu widzenia, wiesz, fana po prostu, ja bym sobie zobaczył, jak chłopcy walczą ramię w ramię. Być to by było i właśnie taki Tatra Skymar. Maraton i nagrody typu Krynica właśnie, rekord trasy, tam nie wiem, 25 tysięcy, wygranie 15 tysięcy, no to wtedy może nagrody do 10 miejsca jeszcze, no i to wtedy może rzeczywiście wszyscy przyjadą. Masz rację, to jest bardzo ważne. I w choć ogóle... tak mi się wydaje, że te nagrody są za duże, no nie wiem, za wysokie, jak na taką Krynicę, no to nie wiem, to jest taka kasa, że dziwne, nie się dziwię, czemu z zagranicy nikt nie przyjedzie, jakiś mocny, nie wiem, Hiszpan, Francuz, no ej, no 10 tysięcy euro, no leży na ziemi, nie wiem, jakiś rekord Czeby Nemeda, nie wiem, 40-letniego, który biegał w butach asfaltowych, tego pamiętam jeszcze w Krynicy, te 8,50 ha nabiegał, nie wiem, to jest ha do poprawienia, no. No jest, ale wiesz co, no Krynica rzeczywiście ma wysokie nagrody, ale tak naprawdę w Polsce jest mało zawodów, które mają wysokie nagrody, na które warto rzeczywiście pojechać. No, to co się stało teraz w Gorcach,
gdzie Bartosz Gorczyca dostał rzeczywiście za rekord trasy. Uważam, super, wiesz, no, powinno być takich sytuacji znacznie, znacznie więcej. Ale rzeczywiście Krynica jest wypasem. Dokładnie, pewnie mało tych biegów jest właśnie tyle. Teraz jak ktoś powie, że wygrałem jakiś tam bieg górski, no naprawdę, to teraz były te Gorce Ultra Ray i jakiś jeszcze Garmin jakieś zawody tak. robił, więc jakby, no, mimo że mamy właśnie stan pandemii no, trochę tych biegów jest odwołanych, to i tak jest tego tyle, nie wiem, co weekend, tu jakieś Mazury, tu jakieś City Trail w Gdyni, czy naprawdę, no, tych biegów jest niesamowicie dużo, a więc wygrać jakiś bieg ultra w Polsce, a jeszcze w ogóle na tych festiwalach jest przecież po kilka dystansów, a więc no, to się tak rozmywa jakby ten poziom, no nie wiadomo. To te rankingi pomagają pewnie, ITRA czy tam Rate My Trail, no to tak. pewnie coś tam pomagają, one jakby oszacować, kto jest mocny, kto słaby, ale jeżeli chodzi o zwycięstwa biegów, no to ktoś mi powie, że wygrał jakieś 48 km na jakimś biegu gdzieś w Zawoi, no to nic mi to nie mówi w ogóle, czy jesteś mocny, czy słaby. Jak mi powiesz, że ktoś był drugi, jak Bartek Przodowski był drugi, on, okay, dobra, dobra, szacun, ale jakby no... To prawda, ale wiesz co, ci biegacze trenują naprawdę ciężko i naprawdę wsadzają w to dużo pracy i serca, natomiast rzeczywiście te wyniki może nie są super wymierne, tak? I to może tu jest problem, ale ja się cieszę, że wiesz, że bieganie górskie nie ma takiej otoczki takiego sportu zawodowego, może dzięki temu w tym jest jeszcze taka atmosfera w miarę luźna, przyjacielska. I te zawody są bardziej pretekstem do spotkania się niż ścigania. Wiadomo, ścigają się najlepsi, ale też ci najlepsi też lubią przyjechać, wiesz, na punkt odżywczy, wiesz, być wolontariuszami. To są takie, wiesz, fajne klimaty. No. Ja lubię strasznie w tych górach. Jak najbardziej, tak, oczywiście. Ale no, trochę tak ubolewam nad tym, że właśnie no, jakby takim dla mnie, no nie, no, nie wiem jak inni tam trenują, ale właśnie takim wyczynowcem to właśnie jest Bartek Przedwojewski teraz, który naprawdę ma wszystko poukładane i trening, no, maska, jakieś tam wysokości, rowerek, wszystko jest naprawdę tak jakby już profesjonalnie. Tak. Nie wiem jak to wygląda u innych zawodników, ale pewnie większość jakoś tam no, nie zajmuje się tym tylko zawodowo, tylko właśnie mają jakieś swoje inne obowiązki, pracę i jednak to jest jakieś, to bieganie jest jednak dodatkiem do życia, raczej nie... No, u niektórych tylko, załóżmy, jest jakby to jest taki główny punkt programu. No tak, ale więc... to, tak jak powiedziałeś, w tym sporcie nie ma niestety za dużo pieniędzy, więc ci ludzie muszą jakoś wiązać koniec końców. No właśnie, ale i tak myślę, że nie jest tak źle właśnie. No, raczej w biegach właśnie takich płaskich, nie wiem, właśnie no, w lekkoatletyka, no to jeszcze jest gorzej. No, ktoś ma jakieś tam stypendium jakiegoś właśnie z uczelni, czy z jakiegoś tam miasteczka, jakieś 300-500 zł, no to jest pewnie zadowolona. Tu jest jakiś, tu jakiś Garmin, Salco Team, tu jakiś Buff Team, nie wiem, no, nie wiem co oni z tego mają, ale generalnie są jakieś ekipy, a więc się zrzeszają, coś tam może mają od sponsorów. Albo tym bardziej jak takie ultra typu Patrycja Bereznowska, jakaś drużynówka, mistrzostwa świata czy Europy, wystarczy być trzy dziewczyny w miarę tam równo pobiegną, no i już stypendium pezlowskie jakby jest za to, co moim zdaniem jest dość łatwo uzyskać w stosunku do jakiegoś wymiernego wyniku, nie wiem, w maratonie. No jednak te ultra właśnie, nie wiem, jakieś tam 24 godziny czy nie, 100 kilometrów, naprawdę zebrać trzy dziewczyny w Polsce, to i być w trójce jakby w drużynówce na świecie chyba nie jest tak trudno. Znaczy i tak jest fajnie, że to jakby jest nowe pokolenie, tak mi się wydaje, no bo ja trochę się zatrzymałem na biegach górskich typu właśnie Izabela Zatorska, Ania Celińska, Dominika Wiśniewska, Ulfik. Teraz jakby właśnie jest trochę zmiana warty właśnie, przynajmniej u dziewczyn jakby są młode, ale u facetów też był Andrzej Długosz, tam pewnie Marcin, nie, Maciek Bierczak chyba, mocni biegacze górscy. A teraz raczej są nowe nazwiska, no Marcin Kubica. No właśnie, no jest... była zmiana warty, a ty przyjechałeś i wyprzedziłeś Marcina Kubicę, nie mogę ci tego darować. 2-0 dla mnie, ale rewanż właśnie na Wielkiej Sowie, więc o. Kolejny. Tak, Marcin też leci Wielką Sowę? No tak, chyba tak, to mi się wydaje, że będzie. Super, to mam nadzieję, że się zrewanżuje. Ale to jeszcze bardziej jakby pod kątem, jeszcze jakby bieg bardziej dla mnie, no bo jeszcze krótszy, bo... Tak by lądek był za długi, tutaj Tatra Trail godzina 11 to już lepiej, a teraz będzie 40 minut, a więc jeszcze lepiej, a moja forma jakby też cały czas idzie do przodu, a więc, więc raczej pod kątem stawiałbym na siebie, ale no sport jest sportem, a więc zobaczymy. Jasne. Jakieś zawody teraz po schodach szykują się, które czujesz, że mają szansę się odbyć na świecie? No też właśnie ta wieża Eiffla z marca jest przełożona chyba na wrzesień, jakoś tam gdzieś w połowie, ale no nie sądzę. Właśnie myślę, że też dostanie ten bieg odwołany, myślę, że w tym roku.
No na schody na razie się w ogóle nie nastawiam. Jakby, no jadę dzisiaj zaraz na trening na schody, ale to pod kątem właśnie tego biegu w niedzielę górskiego. Nie, na razie w tym roku się nie nastawiam na schody. Trochę właśnie te biegi górskie, nie wiem co tam jesienią jeszcze będzie. No, myślę, że jakby była bieg Marduły, to z chęcią bym we wrześniu pobiegł, ale słyszałem, że raczej się chyba nie odbędzie. Może bieg na Kasprowy, też z chęcią bym zaliczył, ale wczoraj patrzyłem tak wpisowe 200 zł, tak myślę, kurczę, chyba jednak nie jestem zainteresowany, ale kto wie, może jakoś tylnymi drzwiami mi się uda zapisać. 200 nie będę chyba przelewał. No, a więc no, też myślałem właśnie nad tymi Azorami, nad tym finałem, może gdzieś tam jeszcze jakąś kwalifikację gdzieś tam uzyskać. 22 sierpnia jest jasenicki maraton gdzieś tam w Czechach, ale no, to jest maraton znowu, czyli 40 ileś kilometrów, no jednak też nie jestem gotowy. No. Tam jest też taki mocny Czech, chyba, nie wiem, jakąś tam ma na imię, ale nazwisko Maćcha Cipa. No jest startowo, pamiętam, że jest ten mocny. To zobaczymy, no wyjdzie w praniu, jakby na razie nie ma jakichś tam tych planów tak stricte w kalendarzu wpisanych. A jakieś marzenia? Biegowe albo związane ze sportem, życiowe, inne jakieś? Masz jakiś plan na siebie? Nie wiem, chcesz zostać trenerem albo na przykład napisać książkę o bieganiu po schodach albo... Znaczy, trenerem właśnie jestem. Trenujesz? Tak, tak, trenuję ludzi, amatorów pod różne dystanse. Trochę pod biegi górskie, trochę właśnie pod płaskie jakieś tam maratony uliczne czy półmaratony. Mhm. Miałem też zawodnika właśnie pod biegi górskie. A więc trochę się w tym też realizuje. No, książka... Bo byłoby warto, wiesz, to jest nisza, co prawda. Nisza właśnie, no, czy ktoś chciałby to czytać właśnie, no, to trzeba się zastanowić. No jakaś tam na pewno wiedza będzie na ten temat i nawet jeżeli chodzi nie pod kątem może treningowym, tylko pod kątem jakby historii, które jakby mi się wydarzyły w ciągu mojej kariery, no to na pewno sporo tego jest i można by byłoby to spisać. No ale na razie nie myślałem o tym jeszcze jakby, mimo że właśnie w tym roku już właśnie wszedłem w kategorię weterańską M35, no to jeszcze jakby nie myślę w ogóle o startowaniu jakby w weteranach, tylko raczej rywalizacja seniorska mnie interesuje. A więc jeszcze myślę, że tak parę lat, nie wiem, może 5 do 40 jeszcze myślę, że na jakimś takim w miarę wyczynowym poziomie mogę porywalizować. Jakby nie czuję na razie jakiegoś spadku swojej wydolności. Może jak wolniej się regeneruję, czasami mam wrażenie, że po jakichś treningach jednak następnego dnia jestem bardziej zmęczony niż załóżmy kiedyś byłem. Ale jakby jeżeli chodzi tak jakby o ogólną sprawność, no to jakby na razie nie zauważam jakiegoś spadku sprawności. A po 40 co? Ultra. No tak by wypadało, no w sumie. Większość raczej tych no, dobrych zawodników jest ze starszych, no nie licząc Kiliana. Nie no, zobaczymy. No, ale raczej... Jasne. Ale nie, do góry ciągną mnie tak, jak najbardziej lubię góry, bieganie po górach i nawet takie właśnie techniczne szlaki mnie jakoś nie przerażają i lubię zbiegi. A więc no, zobaczymy. No. Spoko, fajnie. Jak zrobię Zakopiankę właśnie już do końca, tak żeby się dało z Warszawy, nie wiem, 4 godziny zajechać albo jeszcze szybciej do Zakopanego, no to by było fajnie tak sobie wyskoczyć. Rano wrócić wieczorem. Byłoby fajnie. Słuchaj, to dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dzięki. Życzę Ci powodzenia na Wielkiej Sowie i podejrzewam, że ten podcast ukaże się już niestety po Twoim starcie, ale daruj tam Marcinowi. Niech... Zobaczymy jak będzie. Tania z skóry nie strzedam. Spoko, dzięki serdecznie, trzymaj się. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. I co myślicie o spojrzeniu Piotra? Ja zawsze doceniam, jak ktoś powie coś w sposób szczery i otwarty, nawet jeśli jest to gorzkie. Życiowe doświadczenie uczy, że najgorsze są sytuacje, gdy coś się dzieje za twoimi plecami, a ty nie wiesz co. Dochodzą do ciebie echa plotek, które niszczą twój spokój. Wypowiedź Piotra jest jasna i klarowna. Ma prawo do własnej opinii. Powiedzmy też szczerze, w tym co mówi jest sporo prawdy. Ale pytanie należy postawić sobie inne. Po co my to wszystko robimy? Czy po to, żeby porównywać się z innymi? A może ważniejsza jest walka ze sobą i z własnymi słabościami? Co jest dla nas ważne? Profesjonalny trening, cokolwiek znaczy ten termin, czy budowanie życia tak, aby złapać w życiu balans pomiędzy pracą, rodziną a pasjami? Jak to w jednym z odcinków powiedział Krzysztof Dołęgowski, niezależnie od tego, jak mocno trenujemy, to możemy być pewni, że przy naszym najcięższym treningu ktoś gdzieś na świecie się dopiero rozgrzewa. Więc weźmy głęboki oddech i złapmy dystans do rzeczywistości. Na szczęście jesteśmy różni. A głosy dochodzące do nas od osób myślących inaczej dają nam sposobność na weryfikację naszych własnych przekonań i utwierdzeniu się na drodze, którą sami podążamy. Róbmy swoje, tak jak potrafimy najlepiej.
Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli podoba Wam się to, co robię, gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl/blackhatultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście Wy, słuchacze, dlatego bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc serdecznie zapraszam. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. Podcast można również wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już ponad 80 osób i jest to dla mnie coś niesamowitego. Ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Krzysztof Bednarz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiorowski, Wieta Chryń-Morawska, Michał Janiak, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Szymon Kubicki, Marek Maj, Michał Mężykowski, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stafaniak, Błażej Wachnienko, Hubert Wierzbicki, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Nieustająco zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra@blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż, oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer. Fajnie, że jeszcze tu jesteście. Dziękuję Wam za to. Dzisiejszy odcinek dał sporo do myślenia. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, co dla nas jest ważne w tym sporcie. I to nieważne, czy jesteś kibicem, czy zawodnikiem. Czy poszukujesz emocji, obserwując rywalizację? A może wariaci biegający po górach inspirują cię do działań w innych obszarach życia? Być może jest to dla ciebie sposób na uzyskanie popularności. Może jest to sposób na budowanie przyszłości finansowej. Tutaj nie ma złych odpowiedzi, ale wykorzystajmy ten moment i pomyślmy, co jest dla nas ważne. Aż sam sobie pomyślę. Buźka.